I moi drodzy, za moment kolejny gość naszego ASP. I opowiem wam bardzo piękną historię. Jest rok 1992. Razem z Walterem Chełstowskim organizujemy Jarocin. Festiwal, który się tak trochę podnosił z różnych kłopotów. I zespoły przysyłały do nas kasety, propozycje, żeby zagrać na tym festiwalu. I jedna z kaset była obrędowana kartką w kratkę, wyrwaną chyba nawet z zeszytu. I było tam napisane, nazywamy się zespół Hej. My posłuchaliśmy wokalistki, która śpiewała w języku angielskim. To nie był taki dobry czas na śpiewanie w języku angielskim na festiwalu w Jarocinie, ale urzekł nas niesamowicie głos i z Walterem mówimy, super, nam się to bardzo podoba. I w ten sposób miałem okazję po raz pierwszy zapowiedzieć, trochę z takim lękiem, jak przyjmie publiczność jarocińska w 1992 roku zespół Hej i Kasię Nosowską. Okazało się, że od tamtego momentu minęło mnóstwo lat i artystka sobie wspaniale daje radę, zaskakuje nas wszystkich. Jej koncerty, a zwłaszcza koncert w sumie pożegnalny, taka jest zapowiedź, na dużej scenie naszego najpiękniejszego festiwalu. Wzruszający, cudowny. Używam jednego nagrania non-stop, a więc Arachi. Pokazujemy, przedstawiam, jak mówię o wielkiej orkiestrze, to na końcu mówię do ludzi, niech was nie ciągnie do focha, niech ten kraj nie będzie podzielony, niech ten kraj się nie dzieli, aby nikt się nie chował, a inny wiwatował, inny gasi światło, a drugi jest w pełni oświetlony. I wtedy puszczam Arachię razem z wami, wszyscy płaczą, wszyscy są wzruszeni. Jest to jedno z najpiękniejszych rejestracji nagrań naszego festiwalu. I kiedy w tym roku zwracaliśmy się do Kasi, czy miałaby czas do nas przyjechać, zawsze odpowiada szybko, że tak, tam jest dużo emocji, później musimy przejść jej management, to nie jest takie łatwe, ale przechodzimy. I tym razem chcę wam przedstawić Katarzynę Nosowską jako pisarkę. Nasz gość, Katarzyna Nosowska. Prosimy, Kasiu. Piotr, który będzie prowadził rozmowę. Kasia zdziwiona, że jest tak dużo ludzi. Czy połowa osób może wyjść? Nie, nie ma takiej szansy. Kasiu, zostawiam już tobie tutaj naszą pamiątkę. Piotr, także na twoje ręce. Zostawiam tu jeszcze dla was gifty. I pozdrawiam was bardzo gorąco. Spotykamy się jutro na SP o godzinie 15. Ruszymy z naszymi koncertami. A zobacz, Kasiu, tam przez to okienko, zobacz, ile tam jeszcze ludzi jest na zewnątrz. Ludzie na zewnątrz, pomachajcie! Wow. Rodzice wiedzą, że tu jesteś? Dobra, spadam. Katarzyna Nosowska! O matko! Weźcie, ja mam prawie 50 lat i zaraz zacznę beczeć. Zresztą to mi się na festiwalu tutaj zdarza często. Dzień dobry Państwu. Będę miał przyjemność poprowadzić tę rozmowę z Katarzyną Nosowską. No dobrze. Generalnie jesteś na Polendroku, Woodstocku już kolejny raz. To właściwie to trochę jakbyś przyjeżdżała do domu. Tak się czujesz jak w domu? No nie, bo kiedy przyjeżdżam do domu, to mam inne zupełnie samopoczucie niż tutaj. Tu mam wspaniałe samopoczucie i za każdym razem bardzo to przeżywam. No i ciągle jeszcze znajdują się w Polsce artyści, którzy nie mieli jeszcze okazji tutaj wystąpić. No i za każdym razem, jak ktoś mnie pyta, a co jest najfajniejsze, to mówię, to co do tej pory widziałaś, to jest nic. Jak tam pojedziesz, to dopiero zrozumiesz, na czym świat stoi, więc jakby to jest naprawdę szczególne miejsce i no i nie ukrywam, że mało spałam w nocy z nerwów. To ja chciałem trochę powspominać na początek. Dwa lata temu był taki koncert, który właściwie przyszedł do historii. To był koncert oczywiście Czecheja, tak? I zaśpiewałaś Arachię. Pojawiły się łzy w oczach, to były ogromne emocje. Jak to... Był ktoś, przepraszam?
Ja też. Jak to wspominasz dzisiaj, tak, z perspektywy już czasu? Czy to było takie bardzo emocjonalne i takie chyba trochę do sytuacji, którą mamy, tak? No, szczerze mówiąc, to my chcieliśmy z zespołem Hej, bo robimy tak praktycznie, robiliśmy co roku, że chcieliśmy grać piosenkę, która jest dla nas wszystkich w zespole ważna. I to była absolutnie jednogłośna decyzja jeszcze przed festiwalem, że chcemy grać ten utwór, bo on jest jednym naszym zdaniem, wszyscy się co do tego zgadzaliśmy, że jest jednym z najwspanialszych utworów w ogóle, który pojawił się w polskiej muzyce. No ale właśnie tutaj się wydarzyło coś jakiegoś zupełnie niezwykłego. No, ja nie wiem, czy to słychać na nagraniu w gardle, ale po prostu ja byłam tak rozsypana. Tak zwana gula? Ale wydaje mi się, że to bardziej chodziło o to, że my razem, że tyle ludzi, że my dla nich i że... No, pojawiło się, moim zdaniem, jakieś takie silne, energetyczne wyładowanie, ale bardziej z tej kategorii takich piekielnie wzruszających, ponieważ ludzie potrafią się gromadzić i nie do końca wzruszające rzeczy się w związku z tym dzieją. A to było takie, jakbym miała wrażenie, że ta koncepcja tak popularna w tej chwili oddzielenia, która wszędzie jest moim zdaniem propagowana, na siłę nam jakby wciskana, że jesteśmy podzieleni, że wszyscy inni to wrogowie, że no takie coś, to tu miałam wrażenie, że po prostu ja czuję, że ta pierwotna, najsłuszniejsza koncepcja jedności się po prostu zamanifestowała. No i to było chyba dlatego tak przejmujące. Okej, okay. To ja może tak na poważnie zaczęliśmy, może taki komentarz, który napisał jeden z internautów, zacytuję pod tą piosenką nawet chyba. Trochę będzie niecenzuralnie. Żadna dupa na scenie za nią nie skacze, nikt nie krzyczy ręce w górę, nikt nie zachęca śpiewajcie z nami, a jednak dzieje się magia. Masz jakieś magiczne zdolności? Nie, po prostu ja się wstydzę powiedzieć ręce w górę. Naprawdę. Albo na przykład wstydzę się też powiedzieć, jesteście tu? Bo widzę, że jesteście. Jesteście tu? Ale ja nie wiem, jesteście tu? Ręce w górę. Bo ja nie widzę. Widzisz, to jest łatwe. Nie, no ja zawsze zazdroszczę innym artystom, że mają w sobie taki rodzaj energii, który sprawia, że oni naturalnie mówią takie rzeczy. A ja jakoś jestem jednak dosyć przygaszona. No i po prostu wstydzę się tak pokrzykiwać, no. Okej. Okay. Dobrze, przejdźmy trochę bardziej do takiej współczesności twojej. To może tak trochę prywaty, bo kiedyś robiłem z tobą wywiad, to było 20 lat temu, ustaliliśmy mniej więcej. To było w Białymstoku, pozdrawiam wszystkich z Białegostoku. Ja też, mój ojciec się tam urodził. W klubie Gwint, jak ktoś wie, to... W każdym razie... To mój tata się nie urodził w klubie Gwint, tylko w szpitalu. W każdym razie ten wywiad był bardzo fajny zresztą, ale to było tak, to było dawno temu. Teraz jesteś kompletnie inną osobą. Wtedy miałaś dready. Jak doszło do twojej przemiany? Może takie ogólne pytanie, na przykład... Nie, no ale nie wstydź się, nawiąż do wagi. Nie, proszę. To zostawiłem na koniec. Nie, ale chodzi mi bardziej o to, że skąd się wzięło w tobie takie pokłady na przykład jakiegoś absurdalnego humoru, bo na przykład nie miałaś wcześniej, nie raczyłaś nas takimi absurdami różnymi, które oglądamy teraz czasami w twoim wykonaniu na przykład ale w internecie. Ale ja zawsze miałam taki rodzaj jakby poczucia humoru, chyba dosyć właśnie abstrakcyjny. No, ja nie jestem ponurakiem z natury, ale rzeczywiście musiało dojść do jakiejś takiej wielkiej przemiany w moim życiu, żebym przestała się jakby wstydzić. Nie wiem, śmiać się głośno wtedy, kiedy czuję, że chcę się śmiać, że chcę powiedzieć, co mi się wydaje, wtedy, kiedy czuję, że chcę to powiedzieć. Więc jakby to wynikało z jakiejś takiej nieśmiałości właśnie, z zahukania. Ale ta przemiana się zaczęła tak po prostu, wstałaś któregoś rano razu lewą nogą i powiedziałaś, kurde, Kaśka, no coś, no, kurde, trzeba zmienić. Nie, no tak. Ale chodzi o Instagrama? Nie, chodzi mi tak w ogóle nie... Znaczy też, oczywiście też. Ale chodzi mi też o to, o te decyzje. Tak, bo to jest wszystko powiązane, to jest niesamowite. No właśnie o tym mówię, że to jest też i o Heju, i o tej zmianie trochę wizerunkowej. No to zaczęło się... I trwało masz od czasu do czasu. No to zaczęło się tak naprawdę taki absolutny przełom w momencie, kiedy podjęłam decyzję, bo rzeczywiście
to niestety ja za nią stoję i wiem, że bardzo wielu osobom sprawiłam tym przykrość, że chcę odpocząć, zawiesić zespół Hej. To wynikało nie z jakiegoś widzimisię, tylko po prostu naprawdę to był bardzo trudny czas w moim życiu. Oczywiście powinnam była może pomyśleć o tym, że jest nas przecież parę osób w tym zespole, ale ja przez 25 lat zawsze myślałam o tym, że jest nas tyle osób i bardzo brałam to pod uwagę, podejmując wszystkie decyzje. Natomiast to był tak trudny moment w moim życiu, takim domowym, w ogóle wszelakim, że po prostu wiedziałam, że najnormalniej w świecie za chwilę zwariuję po prostu. I wiedziałam, że to nie była wcale łatwa też decyzja, ponieważ dla mnie zespół Hej jest jakby czymś, co jest od zawsze. I ja tak naprawdę, no nie wiem, mam wrażenie, że w ogóle wszystkiego, co piękne doświadczyłam w życiu, odkąd ten zespół powstał, że moje życie się tak bardzo zmieniło, bo wyjechałam ze Szczecina, że miałam wrażenie, że to życie jest bajką, że ja w ogóle, no szczerze mówiąc, do tej pory nie mogę uwierzyć, że ja miałam taki los. Ale przyszedł moment, kiedy po prostu nie dałam rady. No i podjęłam tę decyzję i co było najciekawsze, bo nie miałam takiej skłonności wcześniej, że ja byłam konsekwentna w realizowaniu jej. Bo dawniej to było tak, że na przykład mówię, no, typu na imieninach, ja nie jestem głodna, a ciocia mówi, ale no zjedz, zobacz, no przecież, nie jestem głodna. Jak to nie zjesz? Narobiłam się, nastałam się w kuchni. No weźże zjedz. To już szantaż emocjonalny. I znowu, nie, ale ciociu, bo się odchudzam. Daj spokój, będziesz się od jutra odchudzać, weź to zjedz i nakłada mi tyle. No i co ja robię? No zjadam. No ale teraz już na imieninach nie zjadasz? Nie, właśnie to jest ciekawe i to może brzmi banalnie dla was, bo to są problemy tak zwanego, nawet chyba nie pierwszego, tylko jeszcze wyżej niż pierwszy świat, nie? Typu, że nie zjem, jak ciocia nałoży. Ale to jest symboliczne bardzo, że przyszedł taki moment, kiedy stwierdziłam, że ja po prostu nie będę już robiła rzeczy, których nie czuję, że jestem uczciwa robiąc je, po prostu. No i potrzebowałam dużo odpoczynku i tak dalej. Dobrze, to ja tak powiem tylko, że jedną z tych też chyba symboli tej przemiany była twoja książka. Napisałeś książkę i nie wiem, czy wiesz, że ta książka jest jakąś, znaczy tak się stawiam, bo na pewno jest ona jakąś formą, bo nie wiem, duże słowo, terapii, ale jakiejś terapii dla wielu osób, tak przynajmniej słyszałem od wielu osób, że po lekturze tej książki ich życie też się zmienia. Czy rozumiem, no, ale... że to też dla ciebie była ta książka, była takim jakimś symbolem? No, ale symbolem. To po kolei. Najpierw zespół Hej poszedł na odpoczynek, potem no Armagedon miał miejsce w moim życiu domowym, ale taki totalny, a potem w tej takiej jakby rozpaczy budziłam się rano i Kulesza Agata, ta aktorka słynna, pokazała mi tą aplikację. Powiedziałam tą, ale koleżanka Polińska powiedziała mi, że już można. No i wygłupiałyśmy się, co było rzadkie w tamtym czasie, ja się mało wtedy wygłupiałam, bo byłam taka po prostu byłam. I ona mówi, Jose, ponagrywamy, no i mówię, super, pobawiłyśmy się trochę i na drugi dzień rano pomyślałam sobie, kurde, to jest ekstra. Po prostu w ogóle nie wyglądam jak ja, a wyglądam znacznie fajniej, moim zdaniem. Ta morda wygląda lepiej niż ja. I to ja sobie tak nagram, tym bardziej, że miałam absolutnie martwy ten Instagram. Ja widziałam, że ludzie mają tyle różnych rzeczy, taka szeroka propozycja, a u mnie nic. Chyba, szczerze, 960 osób chyba wtedy miałam obserwujących, z czego... Moim zdaniem około 500 to ludzi, których znam osobiście. Czyli rozumiem, że to było trochę tak dla jaj. Nie, tak pomyślałam sobie, a co mi wisi, skoro i tak jest tak przerąbane, to przynajmniej sobie coś tak... I nagrałam pierwszy filmik. I nagle się okazało, że ci ludzie tak, no, polajkowali. A ile? Bo dawniej nie mieli czego lajkować, bo tam była nuda, moje plecy albo że... Albo nie wiem, no nic tam nie było. Ale po ilu miałeś pierwszy? Albo Stonehenge tam też. Ile osób od razu? 2000, 20 tysięcy? Nie no, nagle miałam 1000. I myślę sobie, Jezu. A potem nagle miałam, Jezu, 3000. I myślę sobie, Jezu. A potem nagle miałam 10 tysięcy. I mówię, kurde. Ja się boję zapytać, co powiesz, jak będzie 200. Nie, a mój syn mówi do mnie, no. I tu już się możesz przestać cieszyć, bo
jeżeli będzie więcej niż teraz, to, to się zacznie i będzie ci czasami bardzo przykro. Ja mówię, ale dlaczego? Przecież ja coś tak staram i taka jestem wesoła. A on mówi, nie, wiesz, to nie wystarczy być wesołą i sympatyczną, bo będą się czepiać. No i zaczęli się czepiać, ale myślę, że tak przy 30. Przy 30 tysiącach. Czyli to już pojawili się zawodowi hejterzy. Tak, bo mówili, że ja tam miałam ileś tych filmików i ludzie na przykład mówili, że kiedyś to była śmieszniejsza. Ale... typu, nie wiem, 60-80 filmików i nagle nie, skończyłaś się na kile mol. No. No dobra, to powiedz w takim razie, bo też pewnie to wielu, znaczy ja tak się zastanawiałem, przynajmniej oglądając oczywiście twoje filmiki, jak one powstają? Czy jedziesz sobie samochodem i nagle myślisz, o kurde, coś wymyśliłam, mam do przekazania, nagram, albo na parkingu leśnym. Nie, z samochodu to mam chyba dwa, ale to stoję u siebie jeszcze zanim ruszyłam na bazar. Jedno jest na parkingu, na pewno. Tak, nigdy nie kręciłam prowadząc, bo też się taki zarzut pojawił, ale najczęściej robiłam to najnormalniej w świecie, zawsze jak wstałam, zrobiłam kawę, uwalałam się na swojej kanapie i kręciłam te filmiki. No oczywiście niektóre z nich są bardzo przygotowane, tak? Tak perfekcyjnie. O nie, no potem się już zaczęła tak zwana produkcja. Czyli powiedziałam do koleżanki, że potrzebuję, żeby mnie nakręciła, bo potrzebowałam rąk do mojej sąsiadki. A potem Agata jest też moją sąsiadką, więc mówię, weź przyjdź, bo potrzebuję, żebyś nas nakręciła z tą koleżanką. Jak się zaczęło się tuczenie na kanapie, bo my we dwie trenowałyśmy i Agata nas kręciła. A potem, jak już przed Dawid podsiadło, no to już było naprawdę, słuchajcie, to już był wypas. No i ogólnie jakoś tak psim swędem, na przykład no, dzięki Agacie tak naprawdę kuleszy, bo do niej przychodzą sławne osoby i na przykład ona mówi, a Kinga Price będzie dzisiaj u mnie, a spytałabyś jej, czy by nie popłakała ze mną przy drzewach, no i ona mówiła spoko, no i tak to było. Dobra, to rozumiem, że tak sobie pisałaś w tym internecie. Kiedy się pojawił pomysł na książkę w takim razie? No i po tych filmikach zadzwonił do mnie któregoś dnia pan z wydawnictwa i powiedział, dzień dobry, jestem panem z wydawnictwa. Może by chciała pani tutaj, no, dać trochę więcej powiedzieć tej babie z Instagrama. A ja wtedy naprawdę byłam w dupie. W sensie, że no, siedziałam w domu i nadal jeszcze była ta faza takiego dopiero dochodzenia jakby do porozumienia ze sobą tak naprawdę i pomyślałam sobie, a co ja mam do stracenia? Nie mam żadnych planów. Zespół Hej właśnie zakończył te takie koncerty pożegnalne. A co pomyślałam? A spróbuję. No i dostałam na to czas do chyba kwietnia, a to był typu październik, nie, no listopad. I myślę sobie, mam jeszcze tyle czasu. Rozumiem, że wszystko w ostatnim miesiącu. No nie, i potem... Nie, dopiero święta. Nie, to zacznę od stycznia. O, już połowa stycznia. Nie będę zaczynała w połowie stycznia, no to zacznę już sobie normalnie od lutego, nie? I w pewnym momencie policzyłam sobie, ile powinnam pisać dziennie stron, żeby to się w ogóle udało do tego końca kwietnia. No i na początku byłam skrupulatna, ale potem nagle jakaś czarna dżuma mnie ogarnęła i myślę sobie, ja nie mam już nic do powiedzenia, a to było dopiero tyle. Więc mój Paweł mówi, odpuść no, nie ciśnij. Jak przyjdzie, to przyjdzie, jak nie, to przecież sama mówiła, że nie masz nic do stracenia. Ja sobie pomyślałam, no właśnie. No i potem tak 5 dni odpoczywałam i robiło się coraz więcej dziennie do zrobienia, a w końcu jak usiadłam, no to po prostu dokończyłam. I ja wiem, że to nie jest żadna tam wielka literatura, bo wiele osób sobie pomyślało, że skoro piszę smutne tak zwane teksty i używam metafor, to znaczy, że jeżeli napiszę coś większego, to będzie musiało być, kurde, jakieś nie wiadomo co. A ja dawniej, kiedy byłam tak strasznie niezakolegowana ze sobą, właśnie przed tym całym gruchnięciem tak naprawdę, to ja się wszystkiego bałam i tak strasznie zabiegałam o akceptację. Tak bardzo mi zależało na tym, żeby ktoś mnie polubił. Tak bardzo mi zależało na tym, żeby nie zrobić niczego, co sprawi, że ktoś mnie przestanie lubić. Że pomyślałam sobie, że to nie jest prawda na mój temat. Ja nie jestem typem wielkiej literatki. Ja jestem zwykłą babą, kobietą, która żyje. Ja się głównie zajmuję życiem, kiedy nie śpiewam. I
i że jeżeli moje doświadczenie, jakieś takie, nie wiem, to co ja tam sobie z tej kanapy obserwuję, bo ja też mało nawet chodzę, słuchajcie, że to widać. Ja nawet nie bywam w mieście, ja nie wiem, gdzie się jada w Warszawie, nie wiem, co jest modne. Siedzę w domu, ale z tej kanapy obserwuję świat, bo jestem bardzo ciekawa świata i ludzi. I właśnie wtedy pomyślałam sobie, że ja chcę opowiedzieć o życiu. A że to życie nie jest jakieś specjalnie wypasione, no to nie będzie to żadna wypasiona księga potężna, tylko jest to tak zwana sympatyczna serca, ciepła lektura, nie wiem, dla wszystkich, którzy po prostu mają chwilę wolnego czasu. I to ostrzegam chwilę, bo jej się nie czyta długo. I potem nagle się okazało, że nie wiem, moja ciotka przeczytała, moja mama przeczytała, chociaż ona się trochę ociągała z tym. Moja żona przeczytała. O, widzisz. No, jakieś parę moich koleżanek, a potem nagle zaczęłam dostawać wiadomości od nie tylko od dziewczyn, od chłopaków. Sprawdźmy, czy ktoś się czytał. Kto czytał? Od młodych, od starszych, w moim wieku, ciut starszych, zupełnie takich, którzy mają w sobie dużo opowieści i one by były na pewno bardziej fascynujące niż ta książka. I też chłopaki, i mężczyźni, i panowie, że pomyślałam sobie, że jestem szczęśliwa najnormalniej w świecie, że komuś się chciało dać swój cenny czas, że był ten ułamek sekundy, który spędził no, z tym, co tam nasmarowałam. No. A masz troszkę że to było takie oczyszczenie, tak wyrzuciła z siebie wszystko, co chciałaś powiedzieć? Tak, no bo zaczynałam od tego, że to było takie wesołe. A troszeczkę tam wesoła, ha, 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 hi, hi, hi. Ale nagle jakoś pomyślałam sobie, że chcę opowiedzieć coś tam tak o sobie, bo też pomyślałam sobie, że nie będę pierdzielić tylko o Kardashianach, bo przecież ludzie mają cenny czas. Więc ja uwielbiam Kardashianów, ale bez przesady. No i pomyślałam, że może coś im dam, taką prawdziwą opowieść wam ludziom, żebyście wiedzieli, że to nie jest takie pójście jakieś na twiznę. No i tam parę takich rzeczy sobie sama przerobiłam jakby ze sobą pisząc to, bo no wiemy wszyscy, że życie to bywa różne i czasami trudne. No. Ja na przykład wniosłem z tej książki też taką bardzo ważne przesłanie. Na przykład nigdy nie mówię teraz, że to jest mój ręcznik. No. Ponoć się tak nie mówi w domu, że to jest moje, to twoje. No ale to ja ci podam listę jeszcze wielu rzeczy, których nie wolno mówić w domu. Dobra, to po spotkaniu może. Też chciałbym z takim mitem... Na przykład u mnie nie można mówić daj gryza. Dlaczego? No bo mój Paweł bierze takiego gryza. No że jakby to była kanapka i on by powiedział daj gryza, myślisz sobie gryza? No przecież mogę dać. Myślisz, że on zje rożek, a i nagle masz tutaj jego zęby. Tu jego zęby. Więc u mnie w domu się nie daje gryza. Zawsze kupuję więcej chleba. Coś w tym jest w sumie. No dobrze, a powiedz jeszcze w takim razie, skoro wrócę do tego pytania wcześniejszego, bo jednak to jest też dla wielu osób jakimś przesłaniem ta książka, tak? Trochę jak żyć wręcz. Czy też, też doszły do ciebie takie słuchy i czy też tak traktujesz jako jakieś przesłanie, które jakby raz, że ty się oczyszczasz, a dwa, że ono wraca do ciebie w tym sensie, że ludziom pomaga, tak? Jedyne co, bo ja też nie wiem jak żyć, umówmy się, ja też wyglądam każdego spotkania z człowiekiem, który mi coś, nie wiem, pomoże mi po prostu, powie na przykład coś takiego, powie na przykład słuchaj, a ja miałam tak, albo ja miałem tak i ja wtedy odnajdę w sobie to coś, bo naprawdę wierzę w to, że my jesteśmy bardzo do siebie podobni. Tak jak napisałam, że wszystko pozostałe, to wszystko, co jest poza nami, jest tylko dekoracją, jak scenografią po prostu. I dlatego się mamy wrażenie, że się różnimy, a tak naprawdę na tym najgłębszym poziomie jesteśmy absolutnie, ja w to strasznie wierzę. Tylko czasami, czyli wracając, jedyne, co chciałam od siebie tak z serca powiedzieć, to to, że nie warto tracić czasu, życia cennego, którego minuty kapią. Patrzcie, jak teraz kapie ta minuta teraz, za minutą, kiedy my tu siedzimy razem. I że my nie wiemy, kiedy przyjdzie śmierć. Ja wiem, że wszyscy mówią, nie no Soskiej nie zapraszajmy, bo ona zaraz coś o śmierci. Ale słuchajcie, ja nie chcę mówić o tym, że na zasadzie śmierć, tylko śmierć, bo wszyscy umrzemy. I... No, a też chodzi o to, że najzajebistszy odjazd polega na tym, że my nie wiemy kiedy. Czyli sami rozumiecie.
Zawsze od pewnego czasu, tak mniej więcej od 5 lat, jak wychodzę na scenę, to myślę sobie, a może to jest ten ostatni koncert i wy na nim będziecie razem ze mną. A może to jest ta ostatnia rozmowa. Nigdy nie wiadomo, słuchajcie, więc jakby jedno, co jest pewne, nie warto żyć życia dla innych. Nie warto żyć życia, którego tak naprawdę nie czujemy, że chcemy, żeby tak wyglądało. Czyli krótko mówiąc, no po prostu nie warto. To ja może jeszcze cytatem się posłużę. To jest cytat oczywiście z książki, tak? Twojej, który Czekaj, sobie... Cały czas mam wrażenie, że siedzę tyłem do kogoś, więc... Ja też może. Teraz jest... Okej? Okay? Ja siedzę dobrze? Tak, chyba tak. To może ja też usiądę tak bardziej. Okej. Okay. No więc ten cytat. Od jakiegoś czasu nie wstydzę się kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone, by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie. Tak. Czyli rozumiem, że to jest to do tego, jakby co, to twój stan obecny, tak? Tak. No bardzo się staram, wiadomo, słuchajcie, życie jest, mówię to tylko dlatego z takim przekonaniem, ponieważ już długo żyję. I no jedyne, co na jego temat wiemy, to, że ono się musi składać i z tych chwil wzlotu, ale też z tych upadków, bo życie wyzute z trudności byłoby jakieś strasznie jałowe, mi się wydaje. Bo tak naprawdę, szczerze, najwięcej się nauczyłam na temat życia w momentach najgorszych, przyrzekam. Czyli ta taka słodka ptasia pianka, kiedy jest tak miło i wszyscy są dla siebie tacy sympatyczni i w ogóle i jest właśnie ten obiadek podany i wszystko się zgadza i jedziemy na wakacje. To nie jest życie. Znaczy, to jest piękny oddech, ale tak naprawdę zawsze przyjdzie wcześniej czy później moment, kiedy zrobi się trudno, kiedy będziemy musieli stanąć przed drugim człowiekiem, i spróbować się z nim dogadać, kiedy pojawią się straty w naszym życiu. I te momenty tak naprawdę uważam, że nas hartują i one są najcenniejsze, więc... No... Już. Zapętliłam się pewnie. To może teraz tak trochę jeszcze weselej, a jak zdarza ci się tak, jak kręcisz filmiki te swoje, czy na przykład tak, jak nie wiem, albo nie kręcisz, znaczy... Że tak jak parafrazując swoją piosenkę, tak? Herbata stygnie, zapada mrok, a pod Instagramem ciągle nic. Zdarza ci się, że myślisz sobie, kurczę, co to powiedzieć? Ale nie, jednak... bo właśnie i to jest też część... To jest w ogóle totalny luz. Ale to jest też część tego znakomitego nowego w moim życiu, że skoro powiedziałam, że nie będę robiła i żyła dla kogoś, to przecież... Ja rozumiem, że są jakieś zasady, bo byłam w Łodzi na takim zlocie osób, które tam w sieci coś robią. Byłam chyba najstarsza. No ale i tam się dowiedziałam, ja zobaczyłam, że to jest tak bardzo istotne dla ludzi, że to są biznesy poważne. Tutaj to jest w ogóle, ale ja nie mogę się nadziwić, jak oni to kurde robią. Jak oni robią, że tam na górze w tym paseczku jest tyle tych takich filmików i to jest całego dnia. Przecież nie, to jest ciężka charuwa. Czy nic na siłę, po prostu jak będziesz miała chęć, to nagrasz. Być może to jest jakby idiotyczne i starcze podejście do tej formy komunikacji, ale ja właśnie pomyślałam, że ja nie chcę na siłę, bo przecież no, nic z tego tak naprawdę czyli wielkiego nic, nie czyli wynika. Nic na siłę, po prostu. Tak, jak czuję, jak że chcę, to nagrywam. Jak czuję, że nie, to nie nagrywam. Jak komuś tam jest przykro i niesympatycznie i nudno na przykład, bo tak może być, no to przecież jest tak wielu ludzi, którzy wszyscy prawie mają Instagramy, więc może sobie powiem. Ja na przykład lubię oglądać Instagramy ludzi. Podobają mi się życia ludzi. No. Zagrałaś w filmie. To jest kolejny element chyba twojej zmiany. No to za dużo jest powiedziane. No zagrałaś, wszyscy widzieli. Wystąpiłam w filmie. Okej. Okay. Czy to... Oczywiście był film Pitbull. Państwo, nie wiem, czy ktoś widział? Też widzisz? Ale żałuję. Żałuję, bo tam no naprawdę wyglądam... No ale to rola aktorska, wiesz, bo była bardzo... A teraz grasz w filmie, który jeszcze nie wyszedł, film Maryjki. Maryjki, tak. Też się, to będzie komedia. No taka nie do końca. To... Troszka komedia. A co, kogo tam grasz? Występujesz? Tam, gram. Występuję tam osobę dużą. Z lokami. Która przychodzi do sklepu i kocha się w Januszu Chabiorze.
krótko mówiąc, a on na nią nie zwraca uwagi, więc ona jest dosyć sfrustrowana. Taki nieciekawy typ raczej. A to będzie dłuższa rola w takim razie niż, nie, niż w Pitbullu. To tam jakby jeden dzień trwało, no i rzeczywiście parę razy wchodzę do tego sklepu, oglądam pieczywo dla odchudzających się, no bo niby jakie. No i tam mamy, no i tak trochę na niego patrzę strzelając oczyma. Dobrze, to zapraszamy do kina oczywiście, ale czy to znaczy, że chcesz trochę pójść też w tym kierunku, w kierunku aktorskim? Chcesz... Nie. To jest okay, najnudniejsza dobra, praca świata. Dobra, nie było tematu, okej. Okay. Ale to nie jest tylko moja opinia, bo na przykład no, znam Agatę i paru innych aktorów i oni mówią, tylko że oni to lubią. Prawdopodobnie bardzo silnie stymuluje ich w kierunku trwania w tym fakt, że potem będą się widzieć na ekranie i że dostaną jakieś tam może nagrody czy oklaski i tak dalej. Natomiast sam proces jest po prostu okrutny, że człowiek właśnie w kontekście przelatywania no, przez klepsydrę tych ziaren czasu, powiedzmy, no po prostu ma wrażenie, że mógłby zrobić milion innych dobrych rzeczy zamiast siedzieć i czekać, aż pan ustawi światło. A potem i tak wyglądać brzydko. Właśnie strasznie, jeśli mógłbym to poruszyć oczywiście, bo strasznie dużo mówisz o jakichś takich kompleksach, że waga, starość, jaka genialnie wyglądasz, prawda? Kochanieńki, ja mam takiego nosa, jak nazwisko wskazuje. Nie potwierdzam. Że ja zwącham ściemę na kilometr. Ja wiem, że wy myślicie, bo zobaczcie, pokażę wam. I ona specjalnie jest tak wielka, żebyście mieli mikrowątpliwości co do tego, jaka jestem w środku. Ale oczywistym jest, że to jest prawie obcisłe. Bardzo mi się podobają te... Z tego bym se mogła coś uszyć. To potem myślę, organizatorzy nie będą mieli problemu, któreś tutaj... Ale no. To chyba na cały rok ubranie jednak by było. No nie, właśnie, to by było, tak ja wiem, na bikini. No właśnie, ale chciałam powiedzieć, że ty z tymi kompleksami, które nie wiadomo dlaczego masz, nie wiemy skąd się wzięły i w ogóle niepotrzebne i nie zaprzeczaj, właśnie walczysz śmiechem. Takim dowcipem. Ty się z nich śmiejesz. Czy to jest sposób na Ale wiecie, to? Dawniej to było tak, że ja zaśmiewałam jakieś takie swoje trudności w sobie. Robiłam to po to, żeby czuć mniejszy ból, kiedy ktoś mnie zrani. Czyli na przykład mówiłam, ha, 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 taka jestem gruba, żeby wytrącić tej drugiej osobie, że ona powie, na przykład tak jak mój dawny niedoszły teściu, który mówi tak, aleś się poprawiła, bo to mnie bolało, bo przecież głupia nie jestem, wiem po prostu, że no ale wiem. To może trzeba tak jak mówiłaś tej śmierci, może to ale trzeba nie. Tak, aleś się poprawiła. No właśnie nie. I dawniej robiłam to po to, żeby pokazać, że ja mam z tym luz. Tak było, ale od tego właśnie pierdyknięcia takiego życiowego pomyślałam sobie, że ja chcę być dla siebie, nie uwierzycie w to, ale... Ja mam 48 lat i ja nie byłam dla siebie nigdy dobra. I to nie chodzi o to, że jakoś tam, nie wiem, w każdym razie ja nie lubiłam siebie, ja omijałam lustro na przykład. Ja byłam taka, no, bardzo marna w swoim stosunku do siebie. A teraz postanowiłam, i to jest smutne, że dopiero teraz, ale też piękne, że w ogóle, postanowiłam dać sobie miłości trochę. Bo człowiek, który sam siebie nie kocha, nie potrafi jej przyjąć. Nie potrafi przyjąć miłości. Nie potrafi jej dać. Że oczywiście odgrywamy czasami, że ktoś jest taki jak ja na przykład, że taki jest... No nie lubi siebie, no. Nie wiem, jaki... Na przykład w kontekście hejtu. Ja na przykład jestem swoim... Byłam. Najgorszym hejterem. Ja nigdy nie powiedziałam do siebie niczego dobrego. Mówiłam do siebie, jesteś kurde beznadziejna. No zobacz, kurde, jak spierdoliłaś to. Albo bez przerwy. Albo ty gruba, jesteś jak świnia po prostu. Ja do siebie tak mówiłam, więc na dobrą sprawę, no, a składamy się z wody rzekomo, a podobno według tego japońskiego jakiegoś tam mistrza, taki jest eksperyment, że jak się mówi
ty chuju do wody, to ona ma strukturę bardzo brzydką. Wysycha. No. No i chodzi o to, że ja teraz postanowiłam, i to nie są wielkie rzeczy, to nie jest tak, że ja siebie wsadzam na taczkę i wiozę do spa. To nie chodzi o taką czułość. To chodzi o to, że na przykład mówię do siebie, okej, okay, po pierwsze wiem, jak wyglądam, bo wreszcie spojrzałam. I mówię, jesteś okej, okay, dlatego, że te nogi, te biedne nogi niosły mnie przez świat tyle lat, a ja ciągle byłam grubsza i grubsza i grubsza, a one niosły. I sobie pomyślałam, że zajebiście jestem im wdzięczna. I tak po kolei ze wszystkim. Okej. Okay. Albo jeszcze tylko jedna rzecz. Że nie wiem, jak mieliście w domach, ale ja na przykład w domu miałam tak, że podejrzewam, że był taki czas w moim życiu, jak byłam małą dziewczynką, że na przykład coś mi się spodobało i tak próbowałam tak typu, nie wiem, ucieszyć się, powygłupiać, ale mówię do mojej mamy ostatnio, jaką ja byłam dziewczynką? A ona mówi, no co, no zwyczajną. Ja mówię, ale wiesz, typu taką rezolutną, wesoluchną, czy bardziej taką smutną? I moja ciotka siedzi obok i mówi tak, nie no, ty to byłaś taka jakby stara jak na swój wiek zawsze. Raczej byłaś smutna. A moja mama, no co smutna, może to moja wina? Nie, no nie chodzi o to, że tylko, no nie byłam rezolutna i nie byłam taka. I pomyślałam sobie, że to nie jest tak, że ja się taka urodziłam. Tylko coś się takiego wydarzyło i może wy tego też doświadczyliście, że nagle w nas tak zgaszono wszystko. Typu radość, u chłopaków na przykład nie można płakać. Mężczyźni mają bardzo wszystko takie, są tak, ja tak strasznie też współczuję mężczyznom, bo oni są tacy, nas tego nauczyli. Ja nie mam na to zgody w sobie teraz, że ja chcę wrócić do siebie, która jest uczciwa, która jest, to też jest wyświechtane sformułowanie, być sobą, ale to wcale nie jest takie łatwe, bo naprawdę robimy bardzo wiele rzeczy, które w ogóle nie są nami. To ja chciałem się zapytać, to... oczywiście brawa. Chciałem troszkę zmienić temat, bo chciałem cię zapytać, bo generalnie w politykę się nie mieszasz, więc też nie będę tutaj jakoś na siłę w to wchodził. Natomiast generalnie, jak też się przegląda twój Instagram, no można tam spotkać na przykład coś takiego, że na przykład mówisz o powstaniu, że na przykład mówisz, że Polska jest twoim domem, no tak nie cytuję dokładnie, ale pamiętam, że na stulecie zdaje się tam życzenia składałaś Polsce. Czy ty jesteś patriotką? No właśnie, ja kocham nasz kraj. Tak totalnie. Dawniej śpiewałam po angielsku, nieporadnie kaleko, bo mi się coś ubzdurało. A ja na przykład jestem tak wielką fanką naszego języka. To jest mój dom. Ja sobie nie wyobrażam, że mogłabym gdziekolwiek indziej się wypuścić. Bo co ja bym tam robiła? Jak ja bym zażartowała? Nie umiem żartować w obcych językach żadnym. Więc jakby... Natomiast... Rzeczywiście, może to wymaga wyjaśnienia, dlaczego, wiesz, wiele osób mówi na przykład, że artyści powinni się otwarcie angażować i opowiadać po której ze stron. Ja, krótko mówiąc, jak się raz zobaczy, poczuję, że rzeczywistość nie jest jakby tym, co się nam wydaje, tak jak używamy tych pięciu zmysłów, że na zasadzie, o proszę, kiedy przestajemy czuć jakąś kompulsywną potrzebę oceniania bez przerwy wszystkich i to jeszcze w oparciu o jakieś nasze takie nawyki myślowe, to nagle się okazuje, że można zobaczyć, że my jesteśmy tacy sami. I ja wiem i widzę, oglądam przecież wiadomości, oglądam, wszystko oglądam. To nie jest tak, że ja siedzę i nic nie wiem, ja wiem. Ale zabijcie mnie, ja naprawdę nie chcę widzieć w ludziach tego, że jest tam tak bardzo nie po drodze. Nie chcę w to uwierzyć, po prostu. I uważam, bo zaraz od razu do mnie ktoś powie, kurde, nie jesteś z nami. Z nami też nie jest. I z nami też nie jest, bo się nie opowiedziała. I od razu widzę w tym taki ruch. Przeczytałam w książce Mądrego Człowieka, że to jest jak wahadło, że obie strony wychylają do siebie to wahadło, i wrogiem staje się nawet ten, który po prostu nie chce stanąć i pchać. To jest obłęd, tak uważam. A przecież my, kurde ludzie, no wszyscy umrzemy i tak naprawdę jakby tak znowu usiąść. Znowu o tej śmierci. Jakby tak usiąść na przykład
razem, albo na przykład nawet może nie razem, bo jak się robi tłum, to od razu są jakieś konflikty. Ale tak na przykład wziąć, tak kogoś tam z Białegostoku na przykład, z tego tłumu. Nie tego, tylko tego. I na przykład ja jestem przekonana, że jakbym tak usiadła sobie z tą osobą, ugotowałabym na przykład dobrą strawę i bym tak powiedziała, kurde, no nie wiem, no wiem, teraz zaczynam prądać, ja tego nie potrafię wam wyłożyć, bo moje poglądy są stricte ezoteryczne, więc jakby strasznie ciężko mi o tym mówić, ale na najgłębszym poziomie ja po prostu wiem. I jakby przyszło tak naprawdę do wojny, takiej jak dawniej, w kontekście, mówię teraz, na przykład wczorajszej rocznicy, to naprawdę czy nie byłoby tak, że każdy każdemu chciałby pomóc? Pewnie tak że by było. Gdybym widziała, że ktoś biegnie i nie daje rady, bo upada, czy ja bym nie podała mu ręki tylko dlatego, że on ma jakiś taki t-shirt nieodpowiedni? No bo t-shirty, jakby teraz była wojna, to byśmy mieli na sobie t-shirty, no. Tak myślę. Jest ja straszne głupota, jak ja się badam. Ale nie, czy rozumiecie mnie? Właśnie. Czy wy mnie rozumiecie? Zaraz przejdziemy oczywiście do pytań, natomiast jeszcze chciałem jedną kwestię poruszyć. Mianowicie zapowiadasz swój nowy projekt. To się będzie nazywało Zmalowane Wrota. Co to będzie? Bo to ma być coś pomiędzy wszystkim. Coś, czego jeszcze nie było. No. Tytuł się wziął od tego, że gapić się jak ciele w zmarowane wrota. Ciele. No i to będzie właśnie na tym polegało. Czyli rozumiem, że to nie będą stricte koncerty, tylko to będzie nie, raczej... Nie, to nie będą koncerty. Nie będą też stand-upy, to będzie jeszcze coś innego. To nie będzie koncert, nie będę tam śpiewała. Będzie... Znaczy, bardzo bym chciała, żeby to było takie jakby... wrażenie kameralności, żeby to miało, że my sobie tak właśnie razem posiedzimy. Chłopcy zagrają muzyczkę, będzie na żywo muzyczka, ale nie będę śpiewała. Czy to będzie to trochę tak jak tutaj? Czy na pewno będzie lepszy prowadzący, to żeby było jasne? Tak, mi się wydaje, że nie będzie aż tak dużo ludzi, na pewno. O ile w ogóle ktoś wpadnie. No to krótko mówiąc, no, chciałabym... Cały czas podziwiam twoją skromność. No. Jesteś po prostu legendą polskiej muzyki, a masz tą cały czas skromność i pokorę w sobie. Taka luźna refleksja. Zgadzasz się? No ale ja ogólnie nie widzę jakby powodu, dla którego osoba, która śpiewa i śpiewa bardzo długo, żeby miała przestać nagle jakby być osobą no, pokorną, powiedzmy. Chyba nie oglądasz tych Kardashianów jednak dokładnie. Ale my nie wiemy tak naprawdę. No widzisz właśnie i robisz to. Nie wiemy. A może Kardashianki? A może one na przykład są wybitnymi intelektualistkami? Tylko i na przykład siedzą i czytają te wszystkie takie grube... Przecież takim to teraz w ogóle na prawo się próbuje, czy już dostała, no. Wiecie... Kurczę, nie wiem, jestem do tyłu troszkę z Kardashianami. Ale właśnie o to chodzi, że my tak bardzo potrafimy przegapić kogoś bardzo cennego, że patrzymy na człowieka i oceniamy go na przykład po wyglądzie, albo po tym, że mówi, ja słucham tylko takiej muzyki, albo ja w ogóle to, albo ja idę w tym marszu, a ja idę w tym marszu. I nagle może się okazać, że my możemy stracić najcenniejsze spotkanie swojego życia. Bo ja bardzo często miałam tak, że najpiękniejsze momenty miałam z ludźmi, którzy wcale nie byli ludźmi z pierwszych stron gazet, ani po prostu z ludźmi, z człowiekiem. Że nagle dziewczyna przychodziła po koncercie i mówiła mi coś tak pięknego ze swojego życia, że ja czułam, że po prostu, że topnieje mi serce. A takie momenty, kiedy nam w tych czasach, które są tak brutalne, kiedy my poczujemy w sobie tę delikatność i kiedy nam stopnieje na moment serce, to jest na wagę złota. Więc dlatego mówię, że jeżeli patrzymy tak na siebie, nie róbmy sobie tego, bo naprawdę możemy porozmawiać i nagle się okazuje, że ktoś ma dla nas złote runo w kieszeni. Okej, ostatnie pytanie przed... Ostatnie pytanie przed pytaniami. Fajnie to brzmi. To jest takie, które po prostu no, muszę ci zadać. Myślę, że 1000 ludzi chce to pytanie zadać, a nawet więcej. Czy jest szansa, że Hej kiedyś powróci? Ale oczywiście, bo przecież Hej nie zakończył działalności, jak to wiele osób mówi, tylko Hej fajrant. Fajrant, czyli przerwa. Jak robotnik ma fajrant, to odkłada ten, idzie do domu, a potem idzie do roboty znowu, no, chyba, że umrze. Myślisz, że to jest mega news, że Hej wróci?
Dobrze, to przejdźmy do pytań. Poprosimy do Państwa do mikrofonu. Są jacyś chętni? Są jacyś chętni oczywiście. Mikrofon tam jest z prawej strony, tutaj, znaczy z mojej prawej. Raz, dwa. Poprosimy pana w czarnej koszulce, proszę. Że tak zacznę przewrotnie. A ja, że mi powiedział Kaśka, minęło już te prawie 2 lata, kiedy powiedziałaś, cytuję, rzucam linę asekuracyjną, rzucam ten zespół, hej, oczywiście wiemy, że chodziło o zawieszenie, po to, żeby się przekonała, kim jesteś bez tej odsłony siebie, jak ty, było to w innym wywiadzie. Więc chyba trzeba zapytać, czy już wiesz, kim jesteś teraz? Naprawdę kim jesteś teraz Nosowską, poza tym, że pisarką? Mam to same pytanie zapisane. Ale właśnie ciekawe jest to, że czy ktoś z nas jest w stanie stwierdzić, że wykonuje jedną rolę w życiu. Jakby tak naprawdę podsumować czas, taki, który żyje, to ja głównie byłam panią domu w sensie. Ja sprzątałam, ja wychowywałam syna, ja się kręciłam po obejściu. To tak, gdybym miała powiedzieć, na co poświęciłam w życiu najwięcej czasu, to na dom tak naprawdę. To robiłam. No oprócz tego byłam... Czyli jesteś gospodynią domową. Tak, jestem gospodynią domową. Tak, lubię bardzo być gospodynią domową. I... No to teraz, jeżeli chodzi o tak zwaną artystyczną odsłonę, to pozwoliłam sobie tam, no nie śpiewać na tej ostatniej płycie, ale bardzo tego chciałam, bo wydawało mi się, że ten przekaz, który jest jakby no trochę inny, że gdybym ja zaczęła tam śpiewać, to by było rozmiękczone, że to byłoby nie takie. No to fajna przygoda, ale nie twierdzę, że ja się teraz przywiązałam i teraz będę już zawsze w tej wielkiej peruce i będę robiła... Nie, ja nie wiem, co się wydarzy i to też jest odjazdowe i piękne, że... Bo przecież umrzemy wszyscy. No. Poproszę następną osobę. To może ta pani tutaj przy mikrofonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja generalnie przyjechałam z takim planem, bo podkradłam mamie pani książkę i tak się zastanawiam, czy będzie pani miała minutkę, żeby się tam wpisać dla niej. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że jeżeli to nam zajmie wszystko minutkę, to tak. Ale jeżeli mamy się zasiedzieć, bo tu jest tak wiele osób, na przykład, to ja muszę wsiadać w bus i szczerze do Wrocławia jechać, bo dzisiaj z Pauliną Przybysz i z Edytą Bartosiewicz i z Melą Koteluk i z Julią Pietruchą po prostu śpiewamy pieśni. I naprawdę po prostu przepraszam za to, bo chciałabym, nie wiem, zostać tutaj do końca festiwalu, ale no tak po prostu czasami jest, no. Ale jakby tutaj dajmy na to teraz te książeczki, no to ja oczywiście. To ja już tam biegnę w tamtą stronę. Dziękuję. Dziękuję. Poprosimy następną osobę. Dzień dobry pani Kasiu. O Boże, tak mi serce bije, że się boję podchodzić do mikrofonu, że będzie słychać. Słyszę. Teraz słyszę. To odsuwam. Cudowna, kochana pani Kasiu. Miałam 7 lat, jak mama przyniosła mi płytę Hej i Walkman. I chodziłam z nim po prostu wszędzie, cały dzień, cały czas słuchałam. Jasowa to po prostu śpiewałam od deski do deski. I była pani przy mnie praktycznie całe moje życie. Wszystkie wzloty i upadki, wszystkie takie cięższe chwile. I w wielu takich bardzo, bardzo ciężkich momentach była pani dla mnie wielkim wsparciem, bo każdy z nas ma taki moment, że mu się wydaje, że jest z jakimś problemem zupełnie sam na świecie, że nikt go nie rozumie, nikt tak inny nie ma. A u mnie zawsze się okazywało, że jest ktoś, kto rozumie i nawet już napisał o tym piosenkę. I za to strasznie dziękuję. I nawet jak nie do końca wiedziałam, co czuję, okazywało się, że pani już to nazwała i dzięki pani ja wiem. I już przechodzę do pytania. Czy zdaje sobie pani sprawę, jak wielki wpływ ma pani na rozwój emocjonalny Polaków i jak... Śmieszne? No bo naprawdę, kogo Kasia Nosowska nie wyciągnęła z Nigdy Kandry? Kogo wyciągnęła? Ręka w górę. Ręce do góry. Pani z nami zawsze była i to jest dla mnie nieziemskie. I drugie pytanie, bo to, co pani... Przepraszam. Bo to, co pani robi, to jest takie wybeszanie emocjonalne. Ciekawe, jak to pokażą na migowym. Nieważne. <śm->
I czy czuje pani tego jakieś minusy? Bo według mnie to jest dosłownie heroizm artystyczny, móc tak się pokazać po prostu od wnętrza, że dzięki temu pani smutek przeradza się na wsparcie dla tysięcy smutków innych. I to jest według mnie najpiękniejsza rzecz, którą można zrobić. No ale jeżeli chodzi o tak zwane opiekowanie się emocjami Polaków, tak, zdaję sobie sprawę. Nie no. To pytanie tak zabrzmiało bardzo przytłaczająco, czy ja sobie zdaję sprawę. I tak sobie wyobraziłam, że jestem taką crazy osobą, która mówi, tak, tak, zdaję sobie sprawę. Nie no, bo jak pani pisała, to może do pani jeszcze nie docierało, czy było to w jakimś celu, żeby jednak komuś pomóc? Czy raczej pisała pani, nie, a to się stało samo? Ja pisałam na przykład zawsze dlatego, że w bańki słowne, to jest bardzo ważne i wam polecam, że jeżeli macie w sobie bardzo dużo takich emocji, których nie możecie wyrzucić z siebie, na przykład powiedzieć komuś, na przykład gniew, albo żal, albo smutek potworny, to naprawdę przeczytałam gdzieś, że pisanie ma niesamowicie terapeutyczną moc. Nie musicie nikomu dawać tego czytać, tylko siadacie sobie wieczorem i w najgorszych słowach, nie budując wcale zdań wielokrotnie złożonych, nie myśląc o interpunkcji, nie myśląc o ortografii, po prostu trzeba wypluć z siebie na przykład gniew albo na przykład smutek i to musi być tak strzewi, a potem to spalić. Naprawdę to działa. A u mnie, bo to przeczytałam niedawno, natomiast okazało się, że ja od zawsze robiłam tak, że te wszystkie takie najbardziej smutne rzeczy albo właśnie no takie to pokurczenie swoje, to zawsze zamykałam w tych tekścikach po prostu. I one miały tam zostać przechowane, żeby nie być we mnie, bo gdybym ja to wszystko miała w sobie i nie wypuszczała, no to ja bym, to bym umarła. Bo nikt by tego nie dźwignął. Ale potem się nagle okazało, że my naprawdę to wszyscy mamy. No przyrzekam wam, że jak usiądzie się tak parę dziewczyn, albo nawet czasami się chłopak do takiego damskiego grona zaplącze, albo się usiądzie, bo ja dużo jeździłam z chłopakami. Jak się tak pogada od serca, to się okazuje, że my wszyscy to mamy. Że na przykład staramy się, staramy, bo rodzice nam kazali na przykład, nie wiem, starać się. Co to ma być? I nasz taki głupie, co to ma być? Albo co to są za oceny? Że to nam pobrzmiewa w dorosłym życiu, że po prostu my mówimy to potem do naszych dzieci, bo nam się wydaje, że tak zwane oceny to jest to, co świadczy o człowieku. I ten biedny dzieci, no krótko rozumiecie, więc ja pomyślałam, że my jesteśmy tacy sami. A tak naprawdę jak siedzę tak w domu, bo ja też specjalnie jakichś wielkich ruchów towarzyskich nie wykonuję, właściwie nigdy nie wykonywałam, ja siedzę raczej głównie na kwadracie, jak to się mówi. I kiedyś powiedziałam, że ja myślę o publiczności i to jest naprawdę. Wiadomo, że ja nie potrafię, nie mam takiej mocy, supermocy, żeby zobaczyć w wyobraźni twarz każdego, ale ja naprawdę myślę o was, którzy czasami przychodzą na koncert albo chcą po prostu, no wiedzą, że w ogóle, że istnieje na świecie. Myślę, bo ci ludzie wszyscy mnie zbudowali. To nie jest tak, że ja tobie pomogłam czy komuś, tylko to jest wymiana 50-50. Bo ja tak naprawdę, zanim stałam się Kasią Nosowską z Heja, to no, ja byłam absolutnie przeźroczysta, niewidzialna. Ja nawet nie wiedziałam, co ja lubię. A potem nagle zaczęłam nabierać masy, po prostu, znaczy widoczności. No, masy też, ale chodzi o to, że czegoś takiego, że ja zaczęłam mieć wrażenie, że ja jestem po coś. No. I dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Poprosimy następne pytanie. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję. Cześć, jestem Ola. Mam 40 lat, więc pozwolę sobie mówić po imieniu Kasiu. Ale po to mamy te imiona. Tak. Też jestem panią domu. Słucham Heja od 92. Pierwsza kaseta oryginalnie zakupiona w Szczyrku. Z hologramem. Chciałam cię zapytać, co myślisz, jak się budzisz? Czy to jest jakieś górnolotne, czy to są takie pierdoły typu nie wyrzuciłam śmieci wieczorem? No, nie wyrzuca się śmieci wieczorem. Okay. Moja babcia zawsze mówiła, że nie wolno po zmroku. Bo się robactwo zalęgnie. To ja nie wiedziałam. No. Rozumiem, to są te kolejne zasady. A poza tym ja sobie wywalczyłam to, że akurat śmiecie wyrzuca mąż albo syn, jak wpadnie. Ale czasami
ale czasami zdarza mi się i wtedy robię to w dowolnym, szczerze mówiąc, momencie. Natomiast jeżeli chodzi o rano, to i tu też się będziecie, ja w ogóle myślę, że uznacie, że jestem pierdyknięta, ale trudno, tak, taka jestem, że mam dwa psy i one są ciapowate i urocze. Wcześniej miałam jeszcze jednego psa, zawsze mam jakieś psy. I to zabrzmi może idiotycznie, ale zawsze rano, kiedy otwieram oczy, te psy już patrzą i się cieszą. Cieszą się każdego cholernego poranka. I tak naprawdę, ja sobie myślę, kurde, tyle się już znamy, bez przesady. I tak myślałam dawniej, ale potem właśnie, kiedy postanowiłam jakoś widzieć rzeczywistość inaczej, po prostu ją zobaczyć inaczej, to sobie uświadomiłam, że to jest świetny prezent od zwierząt dla nas, ponieważ to nie jest takie oczywiste, że się obok tego partnera, z którym jesteśmy, obudzimy i on będzie na przykład żył. Więc na przykład jeśli okaże, że żyje, to warto się ucieszyć. W ogóle to jest super, że potrafimy być ze sobą, że mamy kogoś bliskiego, więc trzeba to celebrować i dawać do zrozumienia, czyli merdać ogonem, jak się widzi człowieka drugiego, który jest bliski. No także głównie... Biorę do serca, dzięki. No ale też na przykład myślę sobie zawsze, że jest piękny dzień. I wiem, że to zabrzmi debilnie, ale naprawdę po prostu ja się uparłam widzieć w każdym dniu jakiś coś dobrego. Typu, że na przykład, nie wiem, a że kurde jeszcze nie pada, bo mówili, że będzie, a że pada, zajebiście, super, nie będzie suszy, a że takie czarne są te wszystkie, mam takie drzewo za oknem, a że ono jest takie szczupłe, czarne i takie, tak jakby tylko, no wiecie co, tylko kręgosłup. A potem myślę sobie, ale to jest tylko takie wrażenie, bo już wiosną przyjdą liście. Że rozumiecie, wiem, że to nie są sprawy ważkie i jakieś wielkie, to o czym mówię, ale ja uważam, że największe tak naprawdę. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poprosimy następne pytanie. Halo, ale fajnie. Cześć Kasia, tu Molas. Cześć. Ja chciałem ci podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiłaś po prostu. Dwa lata temu. Sorry, emocje. Dwa lata temu nagrałaś dla mnie kilka filmów. I wysłałaś mi je mailem. I myślę, że mocno mnie to wtedy podbudowało i dzięki temu żyję. Dzięki. No Jezu. Ja dziękuję. Dobrze, poprosimy następne pytanie. Albo stwierdzenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie małe, wielkie marzenie. Czy byłaby możliwość przytulić panią ode mnie i od mamy, która jest pani wielką fanką i po prostu nie może by jej być na tym festiwalu? I tak bardzo bym chciała. To jest moje wielkie marzenie. No zapraszam. Mogę? No, słuchajcie, jakbym wstała, to ja bym was wszystkich objęła. W międzyczasie poprosimy o pytanie, tutaj też, póki koleżanka do nas dotrze. Poprosimy o pytanie. Ja się nie zgramolę tu na dół przecież, no. Nie poczekamy. Cześć Kasiu. Cześć. Agnieszka, 71, witaj. To my. To my. Pierwsza rzecz, o jakiej chciałam powiedzieć, to zabrały mi pytania, bo ja tu jestem z córką. Moja córka ma 21 lat. Powiedziałam jej dzisiaj rano, wiesz co, idę do Kaśki, bo ja jej za te lata muszę ją uściskać. I tyle. Ale jak cię słuchałam przed chwilą, to muszę ci powiedzieć jeszcze jedno. Jak obserwuję swoją dorosłą córkę, to widzę, ile ona ma z tego, że jesteś z nią zawsze. Mówi o tej pogodzie. Ja i wychodzimy z domu, ja mówię, kurczę, znowu pada. Ona, mamo, wreszcie pada. Ja już wiem, skąd ona to ma. No. Musiałeś gdzieś o tym pisać. No,
Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy o tym akurat, ale no, ja się lubię pocieszyć, po prostu. No. Myślę, że tak, że to jest z tego. Nie wiem, chciałam o coś zapytać, ale zapomniałam. Chwileczkę, to może ja się jeszcze zmieszczę. Takie to miłe. No. Poprosimy pytanie. Dzień dobry, cześć wszystkim. Z tej strony Ania, witam panią Kasię. Ja mam takie pytanie, które zawsze mnie zastanawiało na koncertach, widząc, no dziękujemy bardzo po każdej wykonanej piosence, kiedy tłum szalał. Ja się zawsze zastanawiałam, co pani dawało siłę, żeby wychodzić na tą scenę, będąc tak skromną osobą właśnie i taką wrażliwą, bo zawsze ta wstydliwość gdzieś tam po każdym zakończonym utworze, dziękujemy bardzo, no i ja to mam w głowie od zawsze i chciałam zapytać, czy to nie było trochę tak, że z tyłu głowy zawsze była taka myśl, że przyjdzie ten moment, kiedy właśnie pani się obudzi i będzie stwierdzenie, jestem fajna, i czy to było właśnie tą siłą napędową? No, to było tak, że tak jak wcześniej wspominałam, że jak się zaczęło to śpiewanie, to były pierwsze takie momenty w ogóle w moim życiu, kiedy ktoś mi powiedział, że coś na przykład zrobiłam fajnie albo dobrze. Ja raczej nie należę do dzieci, które otrzymywały taki zwrot, ani w domu, ani w szkole. Jakoś tak się to wszystko poukładało, że ja naprawdę nikt mi nie mówił, że ja robię coś dobrze, że ja jestem fajna. Ja to miałam raczej takie komunikaty typu właśnie to, co napisałam w książce, jesteś tylko dodatkiem, albo no Agata do liceum to ja rozumiem, ale ty? Hmm. Czyli zawsze, że byłam, ty to durna jesteś, ty to jesteś głupia, albo idź, nie odzywaj się, bo gówno wiesz. No, więc jak człowiek mógł myśleć o tym, a my jako dzieci się uczymy świata, my chłoniemy. My nie wiemy tak naprawdę nic na temat świata, więc tak naprawdę od rozdania, które nam się przytrafi, zależy to, jak my zobaczymy świat. Więc jeżeli ktoś nas cały czas, kurde, ciśnie i nie mówi nam niczego, typu dasz radę, albo spoko, nic nie szkodzi, że się wywróciłaś, wstajesz, idziemy dalej. To są proste komunikaty do dzieci, ale jeżeli tego się nie otrzyma, to potem człowiek jest naprawdę w dupie w życiu dorosłym, bo nikomu nie ufa, bo nie wierzy w siebie, bo myśli, że no wiadomo, że ludziom się rzeczy udają, ale przecież nie mi, no bo ja jestem beznadziejna, bo jestem głupia, bo nic nie wiem. I tak naprawdę ja dlatego tak się uczepiłam tego wychodzenia na scenę, ponieważ to były te pierwsze momenty, kiedy ktoś mi powiedział, spoko śpiewasz, albo fajnie zaśpiewałaś, albo coś takiego miłego. I jest to paradoks, bo ja nigdy nie ukrywałam tego, że dla mnie wychodzenie na scenę to nie jest rurka z kremem. To jest szereg różnych wyładowań fizjologicznych, mentalnych. To jest dygot, naprawdę. I robię to dlatego, że czuję się potrzebna. Po prostu. I koszt, jaki ponoszę, żeby tam się wyturlać na tę scenę, jest minimalny tak naprawdę, pomimo tego, że potężny, biorąc pod uwagę to, ile ja dostałam. Tak naprawdę to, bądźmy szczerzy, ja powinnam dziękować, bo ja wyszłam kaleką z domu. Mentalną, emocjonalną, na pewno emocjonalną. I to, że w ogóle zapragnęłam jakby żyć i nie wiem, widzieć w świecie coś dobrego, to tylko zawdzięczam publiczności. Tak naprawdę. Taka jest prawda. Więc dziękuję za to. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Prosimy następną osobę. Cześć Kasia, mam na imię Emilia. Chciałam po prostu tak powiedzieć, że twoja słabość jest dla mnie twoją siłą i dla mnie siłą również. Ty mówisz, że masz swoje kompleksy, ja też mam kompleksy, ale tak się dzieje, że ty mówiąc o swoich problemach, dajesz nam takie poczucie, że my mamy tą siłę, że jesteśmy w jakiś sposób do siebie podobne. Ty myjesz gary, ja też myję gary. Ja jestem gospodyni, ty też jesteś gospodyni. A czasami nie myję i rosną po sufit. Ja mam też bałagan w domu i wtedy robię wielkie kroki, ale chodzi o to, że
dzięki tobie staję się na przykład podobny do siebie w jakiś sposób, wiesz, wielka ikona z ekranu. Miałam gdzieś, nie wiem, 16, może parę więcej lat ciebie oglądałam w telewizji, słuchałam na dyskotece i tak dalej. Rozumiesz, to po prostu był show by night, a dzisiaj widzę ciebie, ty mówisz o swoich kłopotach i stajesz mi się coraz bliższa. A co do śmierci, to chciałam powiedzieć, że jest taki tekst. Jest tak pięknie, że można umrzeć z rozkoszy. Dzięki. No, dziękuję bardzo. Mówiłem, że masz zdolności terapeutyczne. Mówiłem, że masz zdolności terapeutyczne. No bez przesady. Dobrze, prosimy następne pytanie. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry. Ja bym chciał w ogóle podziękować, bo stworzyła pani taką super atmosferę. To jest przepiękne. Naprawdę mi się to jest podobało. Dziękuję, że mogę uczestniczyć. Ja mam takie pytanie natury technicznej bardziej. Jak wygląda u pani proces tworzenia jakiegoś tekstu? Tam nie ma znaczenia, czy to książka, czy właśnie filmik, czy piosenka oczywiście. Jak wygląda to bardziej od natury technicznej? Czy ma pani takie ulubione swoje miejsca, jakieś zwyczaje, które temu towarzyszą, czy coś poprzedza, czy coś jest po tym? Jakie emocje może na przykład najczęściej odczuwa pani? No, ja nie należę do tak zwanych wybitnych tekściarzy, którzy mają ogromną łatwość pisania, że siada mi po prostu jak z rękawa. To jest wysiadywanie, to jest proces. Ale muszę powiedzieć, że tak od paru lat to naprawdę tak strasznie go lubię, pomimo tego, że on jest wyczerpujący dosyć, bo to są, jak się pojawia niemoc, jak się okazuje, że do trzech słów żadne inne nie chce się dołączyć i mówi nie, z nimi nie będę, nie pasuje, to jest okropne, ale pokochałam to. Po prostu tak mi się podoba, jak się uda, nie wiem, ze trzy słowa ze sobą zgrupować, albo dwa na przykład, albo jakieś nagle się pojawia nieoczekiwanie i dać mu jakby taką obecność w tekście, to jest cudowne. No a jeżeli chodzi o pisanie, to jest ciekawe, że piszę rano. Czyli nie tam, że wieczorową porą, że sączewińsko, nic z tych rzeczy. Rano. Całkowicie na trzeźwo, bezużywkowo, no tylko kawa. No i teraz palę niestety, więc palę. Ale jak nie paliłam, bo przecież też napisałam ileś płyt, kiedy nie paliłam, to wtedy zapalam świece i kadzidła, żeby dym. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że dym jest okej. No i robię to na kanapie. Jak się Mikołaj, mój syn, wyprowadził, to pomyślałam sobie, o, będę miała wreszcie swój pokój, bo to zawsze tak było, że gdzie bym nie mieszkała, to ja nigdy nie miałam swojego pokoju. Bo zawsze coś było ważniejsze albo ktoś był ważniejszy. I tu nagle pomyślałam sobie, zrobię sobie pokoik. No to sobie na starociach kupiłam biureczko. Nawiesiłam sobie tam różnych takich pierdółek, jakieś kurcze. Regalik od koleżanki kupiłam z Facebooka. Dywan natargałam też ze staroci. I był taki piękny. I ani razu w nim niczego nie napisałam. No po prostu chyba się zasiedziałam na kanapie po prostu przez tyle lat, że trudno mi teraz uwierzyć w szczęście, że posiadam pokój. I biurko. A bardziej wygląda to u pani w ten sposób, że ma pani pomysł i trzeba go zrealizować, czy bardziej chce pani usiąść po to, żeby zrealizować ten zamysł, który siedzi w głowie? Czy raczej, no na przykład rodzi się w to typowo losowej sytuacji i wtedy pani mówi, że muszę usiąść i to szybko spisać, bo mi ucieknie. Ja mam tak, że na przykład ja chodzę z piosenkami. Na płycie jest kilka, no tam 10 albo nawet czasami było więcej piosenek. I ja mam tak, że jedna się przyczepia na przykład i ja z nią chodzę. I na przykład chłopcy w zespole Hejden często mówi, ty masz już teksty, ty powinnaś pisać. A ja mówiłam, nie rozumiecie, że ja to się właśnie dzieje. Czyli że chodzę, cały czas mam w głowie, odpala mi się melodia, po prostu cały czas. I ja nawet nie muszę sobie odpalać tego na słuchawkach, bo ona jest w głowie. No i nagle patrzę, no i to na przykład było tak z tekstem do piosenki 2015, że naprawdę po prostu była zima, a było zajebiście gorąco. I pomyślałam sobie, czekaj do melodii, upalnie jak tej zimy jeszcze nie było. No, tak to się dzieje. To jest piękny dar. Bardzo dziękuję. Ślicznie pozdrawiam i życzę miłego dnia. Dziękuję. Prosimy następną osobę. Kasiu, ja chciałem tylko powiedzieć, że żona mi pozwoliła tutaj przyjechać na Woodstock Festival tylko i wyłącznie dlatego, żebym bez autografu na moim, naszym egzemplarzu twojej książki nie wracał.
No to my chyba nie będziemy się przyczyniać do rozpadu małżeństwa. I chcę ci powiedzieć... Chyba, że pan by chciał. Nie. Nie, nie. Chcę ci powiedzieć jeszcze, że w ogóle... Pozdrawiamy żonę. Pozdrawiamy. Gdzie jest? Chcę jeszcze ci powiedzieć, że ta książka taką jest małą Biblią naszą. W trudnych momentach naprawdę dała nam dużo petardy, mocy, siły i tego naprawdę warto było ją czytać i czytać cały czas i mam pozaznaczane takie miejsca swoje fajne, żeby móc do nich wracać. Dziękuję ci. Bardzo dziękuję. Bardzo. Dziękujemy. Poprosimy następną panią. Witam serdecznie. Jestem Kasia. Ja też. Cześć Kasiu. Nigdy nie wiem, co powiedzieć takiej osobie, którą szanuję i którą uwielbiam za to, co robi i za to, że pomaga tylu ludziom. Pierwszy raz w sumie usłyszałam tak w pełnej okazałości, jak byłam kiedyś pomocą ochrony na pewnym koncercie w Poznaniu. Koncert. Stałam tam, słuchałam muzyki i po prostu bardzo żałowałam, że nie mogę podejść pod scenę i bawić się z resztą ludzi. Ja mam takie wielkie marzenie, jedno się już dzisiaj spełniło, że może byśmy zaśpiewały po prostu jedną zwrotkę jakiejś piosenki, Moja i Twoja Nadzieja, która już była napisana specjalnie na Woodstock wcześniej. Znaczy ja bym bardzo chciała, ale ja nie umiem bez chłopaków, no ale dobra. Spróbuj powiedzieć to, nim uwierzysz, że nie warto mówić kocham. Spróbuj uczynić gest, nim uwierzysz, że nic nie warto robić, nic naprawdę nic nie pomoże. Jeśli ty nie pomożesz dziś miłości, nic naprawdę nic nie pomoże. Jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. To jest Poland Rock Festival, tu jest wszystko możliwe. Dobrze, słuchajcie, bo tam są jeszcze osoby do pytań, więc gdybyśmy jeszcze spróbowali parę pytań zadać, bo to jest naprawdę... Dziękuję bardzo. W ogóle niesamowity dzień w ogóle. Dziękuję też. Dziękuję wam. Proszę nie zabierać mikrofonu. Kurde, jak ja mam teraz z tym zawalczyć, z tym, co było przed chwilą, no? Nie dam rady chyba. Mamy jeszcze teksański zazdrość, nie? Ale ja sobie nie radzę w śpiewaniu w ogóle. Będę mówił na ty, Kasiu, bo znamy się już pewnie osobiście dobre 20 lat. Nie wiem, czy wiesz, kto zaś, bo mamy dosyć daleki dystans między sobą. Ja mam minus 7,5, no, więc... Ja mam trochę w drugą stronę, ale ja cię widzę dobrze. Ale Wajsik, przedstawię się. Oczywiście. No, oczywiście. Chciałem zapytać, bo oczywiście pomijając fakt taki, że moje życie bez muzyki, hej, podejrzewam dzisiaj mogło być, to może jest górnolotne, ale smutne. I cieszę się, że w 92 roku powstał zespół Hej. Ale chciałem zapytać, bo bardzo podoba mi się też to, co robisz poza Hejem. Nie tylko solo, ale w różnych wielu konfiguracjach wokalnych z innymi wokalistami lub wokalistkami. Nie wiem, gdzie byłaś wczoraj, kiedy cię tutaj nie było. A wczoraj była Renata? Dokładnie. No właśnie, no. Ja byłem przekonany, że wystąpisz razem z nią, z niekochaną. No. Ale w sumie... My tak rzadko mamy okazję to zaśpiewać razem, no ale po prostu wczoraj, ja wczoraj nie mogłam. Mhm. Ale wiem, że będzie miała takie obchody u siebie na swoim terenie i wtedy to się prawdopodobnie uda. No raz nam się udało, tak dwa razy zaśpiewać to na żywo razem. A ja też uwielbiam tę piosenkę i żałuję, że to jest tak rzadko. No. Dopowiem, że zastąpił cię wczoraj Olaf Daddy Glasow i bardzo dobrze się spisał. Olafa też bardzo. Dobra, wracając do pytania, żeby nie przedłużać. Chodzi mi o to, bo było tych artystów wielu. Czy jest jeszcze ktoś taki, o kim marzysz, z kim chciałabyś bardzo zaśpiewać, a się jeszcze dzisiaj nie udało?
Nie, to mam tak, że nie ma dla mnie rozgraniczenia, że jeżeli powiem, że marzę, to znaczy, że to jest osoba, której fanką jestem od 20 czy 30 lat. To nie jest tak, że dla mnie na przykład spotkanie z drugim człowiekiem w piosence to jest jedno z takich najwspanialszych w ogóle spotkań. Więc czy to jest młoda osoba, która dopiero zaczyna, czy to jest osoba, która jest w tym samym wieku co ja, czyli razem jakby się bujamy w tym całym, w tej przestrzeni, czy to jest właśnie osoba starsza ode mnie, którą bardzo podziwiam, to za każdym razem, jeżeli ktoś powie, że może by tak, to ja mówię, że tak. Bardzo dziękuję. No a tak naprawdę, no na przykład, no wszyscy wiemy, znaczy może nie wszyscy, bo przecież nie musicie wiedzieć tego w ogóle, ale że ja jestem taką jakąś ultrafanką Kory i z nią mi się udało na przykład zaśpiewać, więc to, no to było naprawdę, to jest coś, co hołubię. Ale nie tylko z nią, no z panem Lechem Janerką, z Dezerterem, którzy zgodzili się tak naprawdę zaprosić mnie do współpracy wtedy, kiedy już byłam z tak zwanego popu, bo nikt nie wnikał w to, że tak naprawdę ja miałam korzenie raczej zupełnie nie popowe, tylko w piwnicy to ja od 16 roku życia śpiewałam w różnych zespołach, ale oni się zdecydowali zaprosić mnie do nagrania i to jestem im za to totalnie wdzięczna, szczególnie wtedy byłam, bo to było wspaniałe z ich strony. No i milion osób innych, już to jest 26 lat, więc to się śpiewało się. Dobra. Słuchajcie, lecimy z pytaniami dalej, bo dobra, czas nam się kończy, a widzę jeszcze dużo ludzi. Że państwo wychodzą już, więc może ja się chyba tak trochę jakby zasiedziałam. Nie, to może jeszcze raz zobacz, ile tam jest ludzi na zewnątrz. Że pozdrawiamy wszystkich ludzi na zewnątrz teraz. Pozdrawiamy. Yeah. No ja nie znam w niczym umiaru po prostu. No bo tu pewnie dwie osoby miały pociąg akurat i... No nie. Dobrze, prosimy następne pytanie. Szybko i na temat, Kasiu. Cały czas jesteś taka ciepła, dajesz ludziom szczęście. To jest pytanie? No właśnie, dajesz tak, czy nie? To cały czas. Pytanie. Dlaczego twoje ubrania nie przejdą transformacji w kolory? Jeszcze raz? Dlaczego nie zaczniesz się ubierać kolorowo? Masz piękny uśmiech, masz piękne oczy i jesteś bardzo ciepła. Ale przecież to jest niebieskie. Tak. A jakbym poszła do walizki, do samochodu tutaj? Są dwa kolory. Ale o drugim nie mówię, bo jest czarny, no. Czyli góra do oczu, a dół do włosów. Bardzo ładnie. Dziękujemy. Dziękuję. Ale w samochodzie mam na przykład żółtą bluzkę. Hello. Poprosimy następne pytanie. Dzień dobry wszystkim. Ja bym chciała zapytać, w sensie zacznę tak. Od ponad roku pracuję w projektach społecznych, tworzę projekty społeczne w tematyce dzisiejszej rozmowy i chciałabym zapytać, czy wierzy pani w to, że ludzie w końcu zobaczą, że ta codzienność jest naprawdę ważna i że uwierzą w to, że już to naprawdę może nie nadejść i że docenią to, co jest tutaj teraz. Czy pani w to wierzy? No ja bardzo w to wierzę. No z całych sił wręcz. I ostatnio próbowałam napisać coś takiego tam gdzieś na Instagramie, że najpóźniej w chwili śmierci zaczynamy po prostu rozumieć. A ktoś mi powiedział, że zna osoby, które nawet w chwili śmierci nie mają takiej refleksji. I ja bym tutaj znowu nie szła zbyt daleko w domyślaniu się tego, co tak naprawdę w ostatnim mgnieniu czuje osoba, która odchodzi z tego świata. My tego nie wiemy, bo to, że on nie powie na przykład, że na przykład ojciec okrutny przez całe życie na łożu śmierci nie powie do córki przepraszam, to wcale nie oznacza, że on w momencie, kiedy życie z niego, w tym ułamku sekundy, kiedy ulatywało, że on nie zrozumiał. A jeśli nie zrozumiał, to na pewno zrozumie, kiedy już uleci. No, jestem tylko absolutnie pewna, bo ja wierzę, że my jesteśmy czymś więcej niż... I to nie jest EZO koncepcja, bo przecież wiemy, fizycy coraz bliżej się jakby no, dokopują do tak zwanego ducha. No. I za chwilę po prostu to będzie oficjalne, więc tak jak to, że Ziemia jest płaska. Dziękuję Startuję. Bardzo. Dziękuję. Prosimy następne pytanie. Cześć Kasia, Adam z Cześć. Tej strony. Cześć. Ja oczywiście też również bardzo, bardzo pragnę podziękować tobie, że może tutaj z męskiego grona się właśnie tak wypowiem, o dziwo,
że również w wieku tam 16-18 lat miałem te twoje kasety, słuchałem, przyznaję się, chociaż bywało różnie, bo jakimś tam punkowym gronie było, no co tam masz tych kaset? O, Heja masz? Ja mówię, nie, nie, nie. Albo wiesz, z Dezerterem śpiewali, no. Ale i tak dziękuję, bo tak naprawdę faktycznie w wielu trudnych chwilach miałem tą energię właśnie z utworów i od ciebie również. Pamiętam też koncert, jak gościnnie z Dezerterem zagrałaś na przystanku Woodstock, coś niesamowitego. Poza tym nieźle gardło miałaś zdarte, podejrzewam. Ale właśnie tak naszło mnie pytanie i ode mnie też, i od mojej dziewczyny Natalii, pozdrawiam. Pozdrawiamy Natalię. Pozdrawiamy. Przy okazji będę wiedział, gdzie jesteś. Pytanie takie, czy miałaś ochotę zrobić coś szalonego, bo zawsze faktycznie na tej scenie emocje i taki, no, właśnie skromność. Ale czy miałeś tak z tyłu głowy, że kurde, dobra, z tej sceny Woodstockowej zaraz tam skoczę na falę do was i będzie fajnie, albo zrobimy jakąś imprezę. Czy były takie momenty w przeszłości, że zaszalałaś na koncertach, czy w czasie, czy po? Był taki moment w Poznaniu, w Eskulapie, że skoczyłam. Ale, naprawdę. Ale to było... No, byłam lżejsza. Damy radę. Bardzo. I rzeczywiście, teraz mi się wydaje, że to już było trochę takie, nie wiem, chyba trochę niepotrzebna forma ekspresji jak na osobę w moim wieku, która stara się jakby co innego, na innym poziomie się skomunikować z ludźmi, że ja bym chciała, że tak serca do serca, więc po co od razu tam próbować zabić kogoś własnym ciałem, no. No, rzeczywiście uważam, że od dłuższego, od wielu, wielu lat jestem za ciężka. Nie chciałabym zrobić nikomu krzywdy. Pomyślę sobie, jaka to straszna śmierć. Jak to się skończyło? Ponieśli cię? Ponieśli mnie i z powrotem wrócili na scenę. To było piękne, no. To było wspaniałe. Dzięki wielkie. Następne pytanie. Dzień dobry, witam pani Kasiu. Dzień dobry. Moje pytanie brzmi, czy ma pani utwór bądź utwory napisane lub dedykowane wyłącznie dla jednej osoby? Takie z przekazem do jednej wyłącznie osoby? Mam. Można wiedzieć. Do mojego syna. A. Lilia, Kula i Cyrkiel. No, taka piosenka z takiej płyty, co to nikt jej nie chciał słuchać, czyli do rycerzy, do szlachty domieszczam. Chyba z tej. No i to jest dla niego, także dla dzieciaka po prostu. No i też dawno, dawno temu napisałam taką piosenkę o rozstępach. To też wiadomo, że dla syna. Kobiet, rozumiem. Także... I mam taką jeszcze maluteńką prośbę. Moja przyjaciółka obchodzi dzisiaj 30 urodziny. Miała tutaj być, ale nie mogła. Będzie we Wrocławiu za to. Czy mogłabym o króciutkie poprosić dla niej życzenia urodzinowe? 30. Jak ma na imię? Ola. Olu, 30 lat, piękny wiek. Dziękuję. Pozazdrościć. Wszystkiego najlepszego, Olu. Proszę następną osobę. Dzień dobry, pani Katarzyno. Dzień dobry. Ja mam na imię Donata. Dzisiaj, kurczę, jak ta kolejka właśnie, ona się tak jakoś skraca, tak jak ten czas, niedługo już też wszyscy wyjdziemy z namiotu, jak Kasi nie będzie. Dobra, nieważne. Odpowiedziała mi pani na pytanie to o duszy, ponieważ zmarła mi ostatnio bardzo bliska osoba, więc o to już nie będę pytać, a o to chciałam. Więc pytam Katarzynę Nosowską. Jakie pytanie zadać Katarzynie Nosowskiej? Na przykład, Katarzyno, czy wiesz, co łączy nas wszystkich? Katarzyno, czy wiesz, co łączy nas wszystkich? Wszyscy umrzemy. Kurwa! Dziadu, ześlij mróz! Słuchajcie, musimy powoli kończyć, więc ja bym tylko prosił, żeby już nie dołączać do kolejki, bo nie damy rady, naprawdę. No powiem, no, czas jest nieubłagany. Czas jest nieubłagany. Za to, co tam pani czasem napisze, bo bardzo ale fajne. Nie chcielibyśmy skracać tej kolejki, więc proszę, naprawdę, już generalnie musimy. Ja przepraszam, trochę jestem moderatorem, ale poproszę w następne pytanie. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry. Jestem Mateusz. Chciałem się zapytać o genezę powstania piosenki Cisza, ja i czas.
Ta piosenka jest bardzo aktualna, bardzo dokładnie określa stan pani, jaki pani teraz jest. Tak, i to jest ciekawe, ponieważ ona powstała zanim jeszcze się dokopałam do takiego stanu, który staram się jakby pielęgnować, podtrzymywać. Nie wiem, być może to było, może tak naprawdę to było jakieś pragnienie, kurczę, tego, żeby czuć tak każdego dnia. Z drugiej strony być może też należy traktować ten tekst jako faktyczną opowieść na temat tego, jak wygląda codzienność. Czyli wszystko się zgadza. Ja bardzo dużo kawy piję, bardzo dużo spędzam czasu sama, a czas zapierdziela. Ostro. Okay. Poprosimy następne pytanie. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia życzę. Dziękuję nawzajem. Dzień dobry. Pani Kasiu, a ja chciałam po prostu tutaj stanąć, podziękować pani za to, że pani jest, za pani ogromne serce i cudowną energię. I powiedzieć moim mężowi, kochanie, dotarłam tutaj. I tym wszystkim ludziom, których zdeptałam, bardzo wyrozumiały, dziki tłum tutaj na zewnątrz. Także dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję nawzajem. Okej, lecimy dalej. Cześć Mariusz, mam tyle lat co ty i chciałem się zapytać, w którym momencie i czy w ogóle zdałeś sobie sprawę, że osoby publiczne, robiąc drobne gesty, nawet tutaj kilka osób dało tego wyraz, że obserwując ciebie, słuchając, coś ich dotknęło, zmienili swoje życie. Czy był taki moment w twoim życiu, że zdałeś sobie właśnie sprawę, że mówiąc to, co czujesz, dajesz innym swoją siłę? I podniesienie papierka przez ciebie w drodze tutaj i wrzucenie go do kosza będzie takim symbolicznym gestem sprzątania świata. Czy miałeś coś takiego w swoim życiu? No, jakby na pewno to nie jest jakby... To nie jest jakaś stara sprawa u mnie, dlatego że mówię, na początku przez wiele lat ja byłam, nie miałam takiego gatunku sympatii do siebie, która by pozwoliła mi przypuszczać, że ja potrafię coś komuś dać. Wydawało mi się, że jedyne co potrafię, o ile potrafię, to śpiewać i zamykać w bańki te swoje emocje, w te bańki tekstowe. Ale przyszedł taki moment, nie wiem, czy to nie było przy płycie Murb chyba, że ja wtedy, bo to było taki moment wcześniej, poprzedzał tę płytę, taki moment trudniejszy w życiu zespołu Hej. I ja wtedy zrozumiałam, że ja zaczynam dopiero wyraźnie widzieć, czym to jest. Czyli ja zawsze byłam bardzo wdzięczna i przejęta tym, że takie rzeczy mi się przytrafiło, ale potem zrozumiałam, że to jest ważne, ale na przykład też bardzo często ludzie, artyści ulegają takiej wpadają w pułapkę przydawania większej ważności sobie, niż tak naprawdę mają mocy. Wydaje mi się, że my też mówimy kompulsywnie, więc ja naprawdę bardzo pilnuję tego, żeby wszystko, co mówię, było z serca i raczej dotyczyło tego, na czym się znam, a znam się tylko tak naprawdę na sobie. Albo na przykład, że coś zaobserwowałam, ale zawsze podkreślam, to jest moje widzenie świata. Bo to jest też ciekawe, że każdy z nas ma prawo niezbywalne do tego, żeby widzieć świat własnymi oczyma. Uważam, że nie mamy obowiązku oglądać świata tak jakby razem, bo to jest niemożliwe po prostu. Bo patrzymy na świat przez filtr własnych doświadczeń, naszej historii, każdego z nas osobna. Więc no nie wiem, ale pomyślałam, że na pewno nie chcę szkodzić nikomu. A jeżeli uda się, że ktoś na przykład rozpozna właśnie przez to, że tak bardzo wierzę w to, że jesteśmy tacy sami, że na przykład mi się udało, że na przykład wybaczyłam zdradę, a może ktoś myśli, że to jest dla niego koniec świata, to może zaufa mi, bo mówię szczerze i z serca, że to się da przeżyć, że to nie jest tak, że nas to zabije. To jest nieprawda, to nas wręcz nieprawdopodobnie wzmacnia. To lecimy. Dziękuję i cieszę się, że tutaj jesteś i zostań taka jesteś. Lecimy dalej, musimy. Czas nam się kończy. Poprosimy tego pana z tą śmieszną rzeczą w ręku. Co chciałem powiedzieć? Tylko jedynie od Piotrka kwiatek. No.
podacie? No i dobrze. Widzę. Teraz z moim krótkowzrocznością moją widzę, że to jest klient. Dojdzie do nas zaraz, tak? To poprosimy o pytanie. Jak część z nas wie, książka była naprawdę wspaniała. Czy możemy liczyć na kolejną? No właśnie, chciałabym. No, ale to jest jeszcze ten moment. Dziękuję bardzo. To jest jeszcze ten moment, kiedy myślę sobie, mam jeszcze tyle czasu. To czekamy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Musimy kończyć. Słuchajcie, to było niesamowicie rodzinne spotkanie. Tak nam się zrobiło, taka wręcz rodzinna atmosfera. Jezu, przepraszam, jeśli przynudziłam, no bo ja mówię, jestem kompulsywna we wszystkim, więc... Jeszcze oczywiście zdjęcie, poczekajcie chwilę, jeszcze zdjęcie. Tylko... Katarzyna Nosowska! Yeah! Piotr Kalicki! Ogromne brawa! Zapraszamy jeszcze do zdjęcia z fantastyczną publicznością najpiękniejszego festiwalu świata. Ale wybaczycie, że nie uklęknę, bo już nie wstanę wtedy. No tak kucnę bardziej. Dobra. Zróbcie hałas! I ja myślę, że tradycyjne 100 lat. Mało, mało. A kto? Katarzyna Nosowska. Miłej zabawy, odpoczywajcie, słuchajcie muzyki, dobrze się bawcie, bezpiecznie, no i po prostu czujcie się świetnie. To są piękne dni i oby po powrocie wszystkie kolejne też były dla was bardzo piękne. Trzymajcie się, byle mocno, pa. Nasza Nosowska, Akademia Sztuk Przepięknych, Poland Rock Festival. Takie rzeczy tylko na Poland Rock Festival. Dziękuję bardzo. Ogromne brawa raz jeszcze. Dziękujemy pięknie. Katarzyna Nosowska, prowadzący spotkanie, Piotr Kalicki. A my już za chwilę zapraszamy was na debatę mBank Podróże. Plan czy spontan? Jarosław Kuźniar. Do Akademii Sztuk Przepięknych zaprasza mBank. Bądź bogatszy o wyjątkowe spotkania.